Witam serdecznie o poranku w czwartek. Już gotowi do drogi. Zaraz wyruszamy w ostatni etap naszej podróży, czyli do Kutaisi. A stamtąd jutro wcześnie rano do domu. Tak to się szybko kończy. Kasa zostawiona. Bagaże gotowe, no i zaraz wychodzimy. Zanim wyjedziemy z Tbilisi, to jeszcze jeden taki tutaj piękny okaz budownictwa komunistycznego właśnie przed nami. Budynek z klocków Lego, kiedyś siedziba Ministerstwa Komunikacji czy czego, budowy autostrad chyba, i dlatego chyba żadnej autostrady tutaj nie ma. A dzisiaj siedziba Banku Gruzińskiego. To jest właśnie no taki oryginalny dosyć tutaj, może nie będziemy wychodzić. O, proszę pana, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba kondygnacji ułożonych po prostu jedna na drugiej jakby. Ciekawe, nie? Tak śmieszne, no. No właśnie. Dobra, to teraz zawracamy i wyjeżdżamy z miasta, jeszcze trzeba zatankować. Po drodze jeszcze mam chyba jedną atrakcję przygotowaną, ale o tym później. No i opuściliśmy Tbilisi, a teraz wjeżdżamy do Mszkety, chyba tak to się wymawia. To jest pierwsza starożytna stolica Gruzji. Pewnie tam z tej starożytności wiele nie zostało, ale przynajmniej przyjrzymy się tutaj z oddali, jak to wygląda. I zaraz wjedziemy do centrum, proszę państwa, i będzie widać może coś starego. Mamy ruiny zamku, prawdopodobnie pewnie siedziba władców, albo nie. Będzie dużo zostało, nie? Troszkę zostało, tak. Piękny widok, a z góry będzie jeszcze lepszy, bo zaraz wjeżdżamy tutaj na ruiny zamku. Oczywiście droga jest fantastyczna, jak zawsze. Możliwe, że chyba trzeba będzie chyba z ampul wystawić, coś czuję, bo to chyba tak. Podejrzewam, że nie wjedziemy. Może być to dość problematyczne. Nasza arenówka już dużo pokonała, może już nie pójdźmy do zimy. Aczkolwiek do jakiegoś punktu on to pokazuje wjazd. Więc może, ale nie będziemy ryzykować. Się czegoś tam wpakuje, nie wiadomo w co. Kilometr 700. Tu mamy odpowiedź, drodzy państwo. Dlaczego zamki budowano na wzgórzach? Bo bruk jak zdobywał, to już był tak zmęczony samym podejściem, że rezygnował, że już nie miał siły po prostu na nic. A dopiero był w połowie, a jeszcze
prawda, przed nim trochę. A tamci już dawno wiedzieli, że wróg się zbliża. I już go tam kamieniami szu, puch i pach i armatu. Także zdobyliśmy zamek, to już by nas zastrzelili dawno. Jakbyśmy byli wrogami. No ponieważ tu nikogo nie ma, możemy się cieszyć wolnością. I życiem. I życiem. I zaraz też pięknymi widokami. Gdzie tu jest brama? Zrobili bramę, to ten tylko tam. To może nie zrobili bramy, bo uznają, że nikt tu nie wejdzie. To po co się męczy się? Proszę, można. O, jest turka. Pięknie. Proszę Państwa, tam samochód nasz na dole jeszcze stoi. I tu proszę, jak okiem sięgnąć wzgórza stepy, doliny. Co dusza zapragnie, nawet rzeka jest jakaś. Nie wiem, czy to jest ta kura, czy coś innego, czy kogut. Kogut może. No. Dobra. Tak, jak widzimy, pół zamku wymiotło. Także chodzimy jakby w otwarte przestrzenie pałacowe. Tu jest, nie wiem co. Studnia, pewnie tu. Czyli tu mieliśmy dziedziniec. I studnia dziedzińcowa, pałacowa. A tu, proszę bardzo, jakieś tam klasy. Także jednym słowem wypas, full wypas, no. Co tu dużo nie mówić. No ładnie, ładnie. Zazdroszczę im widoku, prawda, z domu. Nie zazdroszczę im, jak musieli na przykład do Lidla skoczyć stąd, no to troszeczkę gorzej. Zachodu. No ale może mieli tam jakieś kunie albo coś. Droga fragmentami wybetonowana. Tak, także już w tamtych czasach technologię asfaltowania znali. Niesamowite to jest, proszę Państwa. Ale ktoś po rysku, M4 wolne, więc jakby ksiądz chciał, to... Zdecydowanie. Tutaj po rusku ktoś coś napisał. Nie wiem, co to jest. Coś tam. Nie wiem. Za słabo napisane. Idziemy dalej. Takie oto widoczki mamy z naszego M4 dzisiaj zdobytego. No i czas zejść na dół, bo nie będziemy tu siedzieć, prawda, do wieczora. Tym bardziej, że nie ma po co. Tak to wygląda, proszę Państwa. Ostatni rzut oka na Gruzję z góry. Pewnie nie będzie takiej okazji więcej, przynajmniej w tym sezonie. Tu by kiedyś była droga, można było wjechać samochodem. Dziś, jak widać, się nie da.
Samochód jest za szeroki na takie drogi. No dobrze. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w miejscowości Gori, czyli miejscu urodzenia Józefa Stalina. I tu jest jego muzeum. To tak pokazujemy jako ciekawostkę, bo oczywiście nie będziemy tam wchodzić. Nie tylko z tego powodu, że nie mamy pieniędzy, ale też i z tego powodu, że po prostu nie ma co tutaj oglądać pamiątek po zbrodniarzu. To jest tak, to jest szkoła. Mhm. A gdzie jest to muzeum? Tutaj. To lepiej może. Gdzieś tu jest w każdym razie. Zaraz może idziemy, to zobaczymy. W każdym razie. Czekaj. A, on jest po lewej, dobra. Ok. I'm sorry, pomyliło mi się. Ono jest tutaj. I tutaj nawet widzimy kramiki z pamiątkami. Trudno uwierzyć, ale są tutaj ludzie, którzy jeszcze pałają sentymentem do tego mordercy. To jest wagon Stalina, którym podróżował. O, dobra. No możemy podejść tam, zobaczyć jak to wygląda, chociaż tu chyba jest płatny parking. A może tu na podwórku, bo my zaparkujemy, to będzie... A co? Mamy gruzińskie rejestracje. Tak to właśnie wygląda z bliska. No i jest we własnej osobie pomnik tego dziada. Proszę bardzo. Wydawałoby się sympatyczny pan z wąsem, ale nie. Jednak. Nie wiem, gdzie on dokładnie mieszkał. Czy to... Może tu są jakieś mury zabudowane. No właśnie, może to to. No. No kurnik, no bo to wioska, wiesz, to... Ja nie pamiętam, w którym on się roku urodził, ale chyba na początku XX wieku gdzieś, więc... Więc to wiadomo, że tam żyli raczej skromnie wtedy. W takiej Gruzji. No. Także tak to wygląda, proszę Państwa. No ładne miejsce zrobili, tylko nie wiadomo po co. Ciekawostka jest, o czym pewnie nie wiecie, że Stalin był w seminarium przez tam ileś lat. No. Także jakby nie został tyranem, to by pewnie został księdzem tyranem. Trochę takie sprzeczne. Ja wiem. Tak patrząc po sobie, to nie wiem, czy sprzeczne. Tak, także tak wygląda oczywiście miejscowość narodzin jednego z największych ludobójców XX wieku. I wyjeżdżamy z tego Gori. Krótka, szybka wizyta, bardziej jako ciekawostka. I teraz już prosto do Kutaisi, 150 km zostało. Jeszcze widzę, że jakiś korek po drodze ma być, no zobaczymy jak to nam pójdzie. W każdym razie po południu powinniśmy tam zajechać.
i będzie dobrze. Ostatni przystanek naszej podróży i pora będzie się żegnać z Gruzją. I tak nam się właśnie jedzie. Tu autostradę dopiero budują, więc trzeba poczekać. No i czekamy właśnie. Myślę, że za jakieś 20 lat, jak się tu przyjedzie, to się będzie śmigać ten deszcz miło. No ale jest pięknie, można podziwiać domki na skarpie. Ogólnie takim wąwozem cały czas jedziemy wzdłuż rzeki, korek za korkiem. Jeszcze 50 minut nam zostało. Stoimy, nic się nie dzieje. Tak. Wjeżdżamy do Kutaisi. Tradycyjnie witają nas mieszkańcy czworonożni. Na razie. Tradycyjnym kopytem i mlekiem nas witają. Znalazł się asfalt. No i tutaj już jest miasto właściwe. Można zauważyć, że to jest miasto. No i tutaj mamy, proszę Państwa, centrum. Chyba ktoś by nawet nie zgadł, że to może tak wyglądać. Ciekawa ta fontanna, nie powiem. Fontanna bardzo ładna. I za moment wjedziemy w nasz zaułek. Znajdziemy dziurę. No, dziewczyny odstawione do hotelu tymczasowo w Kutaisi, a ja pojechałem na myjnię z samochodem, także tutaj pan się już zajmuje nim. I będzie już sprawa załatwiona, a potem no chwilę wyjdziemy na spacer na miasto, coś zjeść. No i będziemy się wcześniej dzisiaj kłaść, bo wcześnie rano, czy późno w nocy wylatujemy. No także to chwilę pewnie potrwa, ale dobra. Dobra, idziemy się przejść po tym miasteczku, bo to trudno nazwać może jakimś dużym miastem. No, ale zobaczymy, jak to wygląda. Thank you.
pochodzimy, zobaczymy. No, tu jest takie targowisko, mamy właśnie pod nosem. No, pójdziemy sobie tam zobaczyć ten kościół. Z XI wieku. O, a tutaj rzeka płynie, proszę bardzo, jest ładnie. Można sobie zerknąć. O. Tak jakby się trochę na deszcz zbierało. Nie wiadomo, nie? Coś takiego. No i jest katedra. Z tego co wiem, to pochodzi z XI wieku, ale była burzona milion razy i odbudowywana, więc tak to wygląda. Wygląda od za murem. No i mamy widok na miasto. To jest ważne, zawsze szukamy takich miejsc, żeby mieć szeroki pogląd na rzeczywistość, jak to wygląda właśnie z góry, całościowo zobaczyć. No i Kutaisi tak się przedstawia. No niska zabudowa, czyli widać, że to miasto w założeniu nie miało być metropolią, raczej właśnie rozbudowanym takim miasteczkiem. No teraz już dosyć mocno rozbudowanym. Niemniej jednak właśnie dominuje ta niska zabudowa, co no, jest dość specyficzne tutaj, zwłaszcza dla dużych miast. O, no i dobra, nie wiem czy tam coś będzie widać, może z tego murku bardziej. Wlazłem na taki murek, zawsze jakiś widoczek lepszy tutaj z góry jeszcze. Tak to wygląda, tak to się przedstawia panoramicznie, jakbyśmy chcieli. Tutaj pewnie jakieś zabudowania były kościelne. Trudno zgadnąć, co to było. No ale tak to właśnie się przedstawia. Dość ciekawie, nie? Tam domki małe. No i ten kościółek. Niby katedra, nie? Tu w ogóle na katedrę nie wygląda, a tutaj coś księża robią, pewnie jakieś remonty, także jest nieźle, można powiedzieć, że jest nieźle. Tak, widok od strony mostu, idziemy na tamten most, tylko żeby pójść na tamten most, to trzeba się przedostać tu i pozostać żywym. Może to się uda, dobrze. O, bardzo dobrze. Idziemy, no kolejka, proszę bardzo. Jedzie sobie. Mijają się. I tam gdzieś na górę sobie jedzie, nie? A my idziemy właśnie w tym kierunku. Tutaj nabrzeżem sobie pójdziemy. I co? I właściwie to jest jedno, jedyne takie miejsce, bo potem się kończy i są krzaczory. I to jest takie właśnie, o. Gruzińskie know-how. No i tutaj jest wejście na most. Przejdziemy sobie na stare miasto z powrotem. Jakby to nie było stare. Także można sobie, o, swobodnie
pospacerować, popatrzeć na rzekę, wypić kawę. O, i proszę bardzo, można? Można. Jest ładnie. Tak, ten most ma szklane elementy. No właśnie, szklany most, to chciałem wam pokazać. Nie? Można się poczuć. Nam jedna atrakcja przepadła, to przynajmniej o, jest zadośćuczynienie. Jesteśmy właśnie przy kolacji, tu nad rzeczką. Mam odpoczynek. Mieliśmy haczapuri, no i tutaj proszę bardzo, zmogło. Ale było bardzo wielkie. Wielkie, właśnie o to chodzi, że wielkie, bo to, tu nawet widać, to jest połowa. Tak, to, no prawie połowa. To jest większą część zjadłaś, tak, no. Nie jak połowa. Także zaskoczyły nas te wielkie porcje, tu Agata prawie. Walczę. Walczy, jeszcze walczy. Ja zjadłem wszystko, ale ja tutaj usprawiedliwiam się, bo nie jadłem od śniadania nic, no. Znaczy kanapkę jedną, tak, jedną kanapkę. No, także ten. No, a one zjadły wszystko, także no oranżada im smakuje. Ja mam gruzińskie piwo, kazbegi, też bardzo dobre. No, no i tak sobie siedzimy, prawda, nic się nie dzieje. Tak, już jest godzina 20:20, także będziemy powoli się zwijać i iść spać, bo jutro trzeba wstać o 3:00 w nocy, bo mamy samolot o 5:50, tak, ale o 4:00 jesteśmy umówieni na zdanie auta, trzeba jeszcze się odprawić, no i ten, i będziemy wracać jutro do Gdańska. Także jutro powiemy co dalej. Na tym kończymy. Ewentualnie może jeszcze przejdziemy tam przez centrum, to jeszcze coś pokażę. Jesteśmy już po kolacji. Idziemy sobie jeszcze chwilę tam do placu z fontanną. Już się zaczyna kolorowo robić, podświetlenie i tak dalej. No ale to już trzeba będzie powoli zmierzać ku łóżku. Ku łóżku. A wam nie pokazałam tych haczyków. No właśnie. A to... Jakich haczyków? No właśnie nie umiem tego wytłumaczyć. Haczyków. Bo coś, auta miały takie po boku, na drzwiach, takie pierdzielniki, takie trum. I tak miały tu dwa i tu dwa. Aha, to nie wiem. To nie widziałem. Nie, ja pierwszy raz to widziałam, nie wiem. To były kolce na zbliżające się płetki. Nie, no, ale widziałam to wielokrotnie. Więc to nie jest, że jakiś typ to jeden wymyślił. Aha. No dobra. No, tak. Ale to Agata różne rzeczy widzi, różne rzeczy słyszy, także niekoniecznie bym... Niekoniecznie bym jej wierzył w tym temacie, no ale dobra, niech będzie. Główny plac z fontanną i z dużym ruchem. Już ładnie to wszystko podświetlone, bo jest wieczór. Bardzo ładna ta fontanna, ładnie im wyszła to. No, tam jest taki park. Miasto ogólnie żyje wieczorem. Także tak to wygląda. No, a my powoli zmierzamy do hotelu, bo trzeba iść spać. Także widzimy się jutro rano. Chcę się modlić.